Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś w programie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. Dobry wieczór, panie pośle. Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam telewidzów. Sejm przegłosował projekt ustawy w sprawie ogólnokrajowego referendum. Jak te prace dzisiaj przebiegały? Dyskusja była zażarta. Panie redaktorze, do przewidzenia, tylko że ta dyskusja toczyła się często w studiach telewizyjnych, ale także już w parlamencie po części wcześniej. Opozycja robiła wszystko, żeby do tego referendum nie doszło, dlatego, i to nie jest głos mój czy moich kolegów partyjnych, tylko naszych przeciwników, a dokładnie analityków, którzy sprzyjają drugiej stronie, którzy mówili o tym, że jeżeli to referendum będzie, to opozycja już te wybory przegrała, dlatego nie chcieli dopuścić do tego, żeby ono miało miejsce, gdyż pytania są bardzo ważne, to są pewne azymuty dla przyszłego rządu, żeśmy mieli gwarancję, jak będzie wyglądała Polska po październiku 2023 roku, ale to są pytania, które pokazują obłudę dzisiejszych naszych przeciwników. To one pokazują i przypominają również Polakom, co ci ludzie mówili rok temu, dwa lata temu czy osiem lat temu, a jak postępowali. Czyli jednak jest to element państwa kampanii wyborczej? Nie jest. To jest pewna obawa o to, a jest takie ryzyko. Ja jestem głęboko przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło po październikowych wyborach, ale jest ryzyko, że może rządzić Donald Tusk ze swoimi przystawkami. Jest ryzyko bardzo poważne, że te pytania, które zostały zadane, gdyby nie zostały zadane, byłyby realizowane przez Donalda Tuska. Jest bardzo poważne ryzyko, że będzie podwyższony wiek emerytalny i nie mówię tego bezpodstawnie, tylko mówię to na podstawie doświadczeń roku 2011, kiedy Donald Tusk zaprzeczał, że podwyższy wiek emerytalny, po czym natychmiast, jak wygrał wybory, to zrobił. Wiemy, że Donald Tusk jest związany silnie z Europejską Partią Ludową i tendencje w Europie są takie, żeby migrantów przyjmować. On może na potrzeby kampanii wyborczej obiecać wszystko. Ale dzień po wygranych wyborach może okazać się, że Donald Tusk powie, no niestety, ale moi koledzy, moi mocodawcy z Berlina, z Brukseli każą przyjmować migrantów. Więc to, że dziś Donald Tusk na potrzeby kampanii, a politycy trochę tak mają, że na potrzeby kampanii obiecują bardzo wiele. Również jest Prawa i Sprawiedliwości? Również, tylko panie redaktorze, my obiecywaliśmy bardzo wiele i proszę zobaczyć, co, że większość, nie wszystkie, bo trzeba sobie powiedzieć prawdę, nie udało się zrealizować w 100% tego, co byśmy chcieli, ale z naszych obietnic wyborczych, to nawet nasi przeciwnicy, ludzie na mnie życzliwi mówią, że te 80-90% obietnic jest realizowanych i to jest ten pewien problem, który na przykład uniemożliwił opozycji, czy doprowadził do porażki opozycji 4 lata temu, bo ludzie wiedzieli, może nie zawsze nas lubią, kochają, ale wiedzą, że to są ludzie, z którymi jeżeli na coś się umówimy, to zostanie zrealizowane w odróżnieniu od naszych przeciwników. Te referendum gwarantuje, że jeżeli na coś się obywatele umówią z swoimi politykami, to to będzie musiało być realizowane. I dlatego opozycja nawołuje do tego, żeby to referendum było nieważne. Bo w momencie wiążącego referendum będą musieli te postanowienia realizować. W innym wypadku no to jest tak właśnie jak obietnica na ulotce wyborczej. Zrealizuje, a może nie zrealizuje w zależności od uczciwości danego polityka. Tempo prac było ekspresowe, bo do wyborów zostało niewiele czasu. W takich sprawach pośpiech jest wskazany. Panie dyrektorze, no, ekspresowe, zgodne z wszystkimi przepisami regulaminu Sejmu, zgodne z przepisami ustaw, więc... Ale niewiele czasu minęło od zapowiedzi referendum, zapowiedzi właściwie pytań referendalnych. Panie dyrektorze, no, ale nie chodzi o to, żeby przez pół roku omawiać i później zadać pytanie. Wydaje się, że kilka miesięcy, tak naprawdę będzie to dwa miesiące, no, bo ostatnie pytanie było 14 sierpnia, więc ponad dwa miesiące, w miarę są 15 października, więc omawianie tych pytań przez ponad dwa miesiące, to jest chyba wystarczający czas, żeby każda z partii politycznych mogła przedstawić swoje stanowisko, przekonać swoich zwolenników do tego, na przykład, żeby zgłosować za przyjęciem migrantów, tak jak pewnie by chciała to część elektoratu Platformy Obywatelskiej, żeby sprzedawać przedsiębiorstwa państwowe, tak jakby to chcieli chociażby zwolennicy PSL-u, dlatego że wiemy, że wielu przedstawicieli tej partii uczestniczyło w rządach, które dokonywały wręcz masowej prywatyzacji. Aczkolwiek w ciągu ostatnich kilku dni od ogłoszenia tych pytań, dwa pytania z czterech zostały zmodyfikowane, a więc nie wszystkie były przemyślane. Panie dyrektorze, to jest kwestia pewnej legislatury doprecyzowania. Pan mówi chociażby o kwestii przedsiębiorstw państwowych i tego, że moim zdaniem w ogóle nie taka była intencja zadających pytania, ale okej, jeżeli ktoś chciał doprecyzowania, dlatego że no, to jest kwestia, jak się pytania referendalne nie odnoszą się wprost do zapisu konkretnej ustawy, ale ponieważ
później część osób mogłaby tak interpretować, to rzeczywiście były korygowane, nie ma w tym nic złego. To też po to są prace parlamentarne, można było też zgłaszać, tylko nie z mównicy sobie krzyczeć, tylko zgłaszać wnioski na piśmie o inne pytania i gdyby nasi przeciwnicy mieli większość, to przecież mogliby także zadawać pytania. Przez 8 lat rządzili, też organizowali referendum przed wyborami prezydenckimi, mieli do tego, to jest wilcze prawo większości parlamentarnej, żeby coś takiego robić. To jeżeli mowa o innych pytaniach, pan poseł powiedział na początku rozmowy, że te, które będą, to będzie pewien azymut, będą odnosić się do przyszłości Polski. Dlaczego nie zaproponowano innych pytań, na przykład dotyczących poszerzania kompetencji unijnych albo pakietu Fit for 55, albo na przykład reparacji od Niemiec? Właśnie, świetnie, świetnie. Albo prywatyzacji lasów państwowych. Zgoda tych pytań ważnych dla Polaków. Ważnych, ja nie mówię takich, które są złośliwie wymyślane, tylko takie, które są dla nas istotne i istotne dla państwa polskiego w najbliższych latach. Jest mnóstwo, no ale nie jesteśmy w stanie zadać 10 pytań. Niektórzy nawet zwracali uwagę, że 4 pytania to już jest trochę za dużo, że lepiej, żeby było 1-2 pytania, wtedy jest łatwiej dotrzeć też z informacją, z przekazem niż w przypadku 4, więc nie mamy też tak głębokiej tradycji referendalnej w Polsce, żeby zadać na przykład 10 czy 15 bardzo ważnych pytań. Mogłoby dojść do pewnego zamieszania i ludzie żeby nie wiedzieli, na które odpowiedzieć, więc to jest w taki sposób przemyślane, żeby pozwoliło prowadzić też pewną narrację przez te 2 miesiące, omawiać te pytania. Jeżeli byłoby ich 15, no to czas na każde z nich byłby zbyt mały. Zgoda, jeżeli to referendum okaże się wiążące, jeżeli ludzie będą pokażą, że tą formę realizowania demokracji jest dla nich istotna, to nie ma przeszkód, żeby przy następnych wyborach, również na przykład będą wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, te pytania o Unię Europejską chociażby, bardzo ważne, będzie można wtedy zadać. Jestem otwarty, żebyśmy wtedy dyskutowali o takim referendum majowym dotyczącym właśnie kompetencji Unii Europejskiej, prywatyzowania lasów państwowych. W wyborach samorządowych akurat z innych powodów nie jest możliwe referendum, więc tutaj go by nie było. Ale to może warto właśnie byłoby częściej urządzać referenda. Polska 2050, PSL postulują taki dzień referendalny, raz w roku głosowanie. Postulują dzień referendalny, a później jak dochodzi do referendum, do tego sprawdzą, to są przeciw, więc to jest takie postulowanie. Wszystko byleby tego referendum nie było w trakcie kampanii wyborczej, bo ono jest niewygodne dla tych przedstawicieli, zgoda, ale niewygodne nie tylko ze względu na przeszłość, ale także ze względu, jestem przekonany, na przyszłość, na ich zamiary rzeczywiste, które są dziś przed wyborcami ukrywane. Czy co roku? Tak jak powiedziałem, jeżeli wyniki tego referendum będą obiecujące, jeżeli będą zbliżone do frekwencji wyborczej, można zwiększą tą frekwencję, Polacy będą bardziej zainteresowani. Wiemy, że u nas z frekwencją w trakcie wyborów parlamentarnych nie jest najlepiej. Lepiej na przykład wypadają wybory prezydenckie, bo to jest głosowanie na osobę, na konkretnego przedstawiciela. Jeżeli to się by zbliżyło do tych wyborów w frekwencji do wyborów prezydenckich, to okej, możemy myśleć o tym, żeby raz w roku, czy raz na 2 lata zadawać pytania, ale też nie chodzi o to, żeby wymyślać pytania, które na siłę co roku. Pojawiają się pewne problemy, wiemy, że teraz będziemy decydowali w październiku o tym, w którym kierunku ma iść Polska, czy w tym kierunku właśnie takiej utraty suwerenności. Też dotyczy pewnych spraw związanych z Unią Europejską, czy jednak twardej ochrony naszych interesów i naszych racji. Bojkot referendum przez opozycję przystoi tym partiom, które tak często mówią o standardach demokracji? Mi się ten bojkot nie podoba z kilku powodów. Ja go rozumiem, w sensie, i to tłumaczyłem na początku, dlaczego namawiam do tego bojkotu, żeby właśnie móc te zmiany wprowadzić po wyborach, żeby przyjmować migrantów, żeby prywatyzować to, co jeszcze w Polsce zostało do sprywatyzowania, de facto rozkradać, bo to do tego się sprowadza, ale mi się nie podoba to z innego powodu, bo rozumiem jakby to nawoływanie. Mi się nie podoba dlatego, że to jest taki sygnał polityków, on nigdy nie powinien mieć miejsca. Wy, wyborcy, jesteście głupi, wy nie wiecie, co należy zrobić, my, politycy, wiemy lepiej. Jeżeli pan zadaje pytanie, to pan wprost odnosi się już nie do wyboru partii politycznej, mniej lub bardziej wiarygodnej, którą lubię lub nie, tylko o to, jak ma wyglądać Polska do konkretnego wyborca. Mam wrażenie, że nasi przeciwnicy uważają, i tak było z niektórymi ugrupowaniami takimi liberalno-demokratycznymi, tak bym powiedział, polskiej sceny politycznej, szczególnie w latach 90. Warto sobie poczytać wtedy, co mówili politycy, co pisali dziennikarze. Oni uważali, że Polacy są jakimś takim gorszym sortem. Są mniej rozsądni, mniej rozumieją. My jesteśmy tą elitą, która ich wprowadzi w kraj wiecznej szczęśliwości. No nie wprowadzili, ale takie poczucie wyższości mieli. I ci, którzy dzisiaj mówią, nie idźcie na głosowanie,
mam wrażenie, że u nich to poczucie wyższości, poczucie tego, że to wiem Donald lepiej. Donald Tusk mówi, uroczyście unieważniam to referendum. Takie deklaracje da się traktować poważnie? Wie pan, no to dla mnie to wyglądało jak jakiegoś chłopca z przedszkola, który się obraził na kolegę i on powie, nie, zabiera swoje zabawki i wychodzi. No, to jest despota, to jest człowiek, który w ogóle nie rozumie mechanizmów demokracji, bo referendum jest zapisane w ustawach, w konstytucji, a pan Tusk sobie wyobraża mu się, że on może traktować obywateli jako lud poddany, no był przez jakiś czas królem Europy i może jednoosobowo coś unieważnić. No, takich uprawnień nie ma i to pokazuje, w którym kierunku szłaby nasza demokracja, gdyby rządzili przeciwnicy z Donaldem Tuskiem. Na czele zresztą, jak obserwuję, jak układał listy wyborcze, to tak by wyglądała demokracja w Polsce. No to przechodzimy do tematów stricte wyborczych. Odbyło się spotkanie pełnomocników okręgów wyborczych z prezesem PiS, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Czego dotyczyło to spotkanie? To było spotkanie nie tylko pełnomocników, ale także tak pewnej części medialnej naszego klubu, naszego ugrupowania i koalicjantów. No dotyczyło tego, co nas czeka w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy, czyli skutecznego dyskutowania i przygotowania opinii publicznej do tych pytań referendalnych, no i do wyborów, do tego, żeby przekonać nas i przekonać, znaczy może nas nie trzeba, bo my wiemy, co robimy, ale naszych wyborców do tego, jak należy głosować i że warto pójść. Bardzo techniczne, no ale takie spotkania z prezesem partii muszą się odbywać i musimy dyskutować, czy słuchać pewnych wskazówek, żeby być skutecznymi w wyborach. A prezes zwracał uwagę, czy chwalił na dotychczasowe działania? I chwali, i zwraca uwagę, i wskazuje, co należy poprawić, bo to nie jest tak, że my jesteśmy idealni. Popełniamy także w tej dyskusji w bardzo trudnym środowisku medialnym, bo trzeba sobie powiedzieć, że no, wbrew temu, co twierdzi dzisiejsza opozycja, my nie mamy przychylnych mediów. Gro mediów jest nie dosyć, że nieprzychylnych, to wypaczających rzeczywistość. Więc my musimy zderzać się z tym bardzo trudnym przeciwnikiem, czyli nie tylko partnerem z drugiej strony dyskusji, ale także często z dziennikarzem prowadzącym ze stacją. No i to tu trzeba zwrócić uwagę i często być lepiej przygotowanym, bardziej oczytanym i bardziej stanowczo bronić swoich argumentów, bo mam wrażenie, że my często jesteśmy bardzo defensywni, zbyt grzeczni, zbyt spokojni, zbyt układni, a druga strona jest bardzo agresywna, bardzo wulgarna. To nie chodzi o to, żeby być wulgarnym, ale żeby jasno prezentować swoje poglądy, żeby jasno mówić, co mi się nie podoba, bez używania oczywiście języka powszechnie uważanego za obelżywy, czego często używają nasi przeciwnicy, że potrafią nawet oprócz dziennikarza, też takie sytuacje mają miejsce, postawią kogoś przycinać. No, nie chodzi o to, żeby mówić, że ktoś chleje, pije, bije, ale żeby jednak bronić swojej racji dość stanowczo. Czasem jesteśmy z tym zbyt delikatni. A premier Jarosław Kaczyński odniósł się do list wyborczych Koalicji Obywatelskiej na tym spotkaniu? Mamy swoje listy wyborcze, nie musimy się, nie odnosił się i my się nie musimy odnosić. Mam wrażenie, że Donald Tusk zrobił nam wielką niespodziankę kilkoma swoimi transferami. Bardzo to pomoże. No, panie dyrektorze, jeżeli pan Kołodziejczak startuje z list Platformy Obywatelskiej, to napisał jeden z komentatorów, że 28% Platformy plus 1% Agrounii wcale nie da 29, tylko dużo mniej, bo tak będzie. No to jest człowiek, który no właśnie jest symbolem brutalizacji życia społecznego w Polsce. Jego sposób zachowania, jego bycie, jego język bardzo agresywny, który raczej nie powinien mieć miejsca w życiu publicznym. Może być gdzieś jeszcze na ulicy w trakcie demonstracji, ale nie chciałbym, żeby był w parlamencie. Jestem przekonany, że część wyborców Platformy Obywatelskiej zniechęci, ale być może też Donald Tusk chciał w ten sposób zawalczyć elektorat Hołowni i PSL-u. Jak patrzę na pana Wołoszańskiego, który być może prowadził świetny program telewizyjny, ale był tajnym współpracownikiem wywiadu PRL, no i on się ma mierzyć z postacią, która ma tak piękną historię czasów opozycji, czyli Antonim Macierewiczem. Naprawdę to jest prezent. Z jednej strony pokazuje człowieka, który zakładał KOR, który był więziony i aresztowany. I drugi, który był beneficjentem układu komunistycznego. I Platforma Obywatelska, która mówi, że jest partią demokratyczną, partią nawiązującą do tradycji solidarnościowej. No znakomity prezent dla Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że to trochę przez te lata w Brukseli oderwał się od rzeczywistości. Opozycja przedstawiła także oficjalnie pakt senacki. Jaka będzie państwa odpowiedź? Naszą odpowiedzią będą nasi
kandydaci w wyborach do Senatu dobrze przygotowani, znakomici, chociażby no, w ostatnich wyborach startował z mojego okręgu wyborczego, z Inowrocławia, pan Mikołaj Bogdanowicz, obecny wojewoda. Jestem przekonany, że teraz też będzie kandydatem do Senatu i na pewno zrobi świetny wynik i wygra z przeciwnikiem na z Platformy Obywatelskiej, panem Brejzą. To jest news? No może nie news, ale mam nadzieję, że będzie naszym kandydatem, rozważamy go w tym zakresie. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, dlatego że my przedstawimy naszych 100 kandydatów do Senatu, ale jest też ugrupowanie, chciałbym o tym powiedzieć jedno zdanie, właśnie mówiąc o Inowrocławiu, Konfederacji, która chce przedstawić swoich kandydatów, która chce de facto wprowadzić polityków Koalicji Obywatelskiej, SLD i PSL do Senatu. Mówię o tym Inowrocławiu, dlatego że w poprzednich wyborach ten kandydat, Mikołaj Bogdanowicz, wygrałby z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, panem Brejzą, gdyby nie kandydat Konfederacji. Mówię o tym dlatego, że to są głosy, które są odbierane tym, którzy chcą walczyć o polski interes. To nie jest tak, że zagłosujemy na Konfederację, coś się później z tego ułoży. To będą głosy, które będą odbierane Prawu i Sprawiedliwości, nie dadzą wyniku takiego, który pozwoli rządzić i będą przepływały, tak jak w przypadku tego mojego Inowrocławia, do Koalicji Obywatelskiej, do Platformy Obywatelskiej. Pan poseł powiedział, że wystawią państwo 100 kandydatów. A były marszałek Senatu, senator Stanisław Karczewski, powiedział, że wystawią państwo kandydatów w ponad 90 okręgach, a kilka zostanie wolnych. Panie redaktorze, odpowiedzialnym rzeczywiście za listy senackie jest senator, jestem posłem. Być może zdarzą się takie okręgi, gdzie z jakichś powodów będzie kandydat, może nie nasz, ale taki, którego możemy wesprzeć. Niezależny? No, taki, który na pewno będzie dobrze reprezentował swoich wyborców w przyszłym parlamencie. Mm-hmm. Chyba, że ławka jest krótka i nikt nie chce dostać się do Senatu, bo pakt senacki, nie chce startować do Senatu, bo pakt senacki opozycji jest zagrożeniem, bo pan spisał się 4 lata temu. Pan żartuje. Czyli Senat jest do wygrania? Jest do wygrania, zabrakło nam naprawdę. Podaję ten przykład Inowrocławia, bo to był jeden z takich przykładów, gdzie parę tysięcy głosów pozwoliłoby, że byłby nasz senator i dziś mielibyśmy w przeciągu tych 4 lat mielibyśmy w Senacie większość. Kilka takich okręgów w Polsce jest, gdzie my możemy, pracując, no i jeżeli nie będzie tej piątej kolumny w postaci Konfederacji, wprowadzić swoich senatorów, a też były takie przypadki w okręgach takich jak w Trójmieście, gdzie wydawało się, że okręg skazany na, to było 8 lat temu, skazany na porażkę, wchodził kandydat Prawa i Sprawiedliwości, więc nie jest. My naprawdę mamy bardzo dobrych kandydatów do Senatu i oni mogą powalczyć, chociaż zgoda, są takie miejsca jak Warszawa, pamiętam przez czasy, kiedy świętej już pamięci Zbigniew Romaszewski przegrywał z panem Borowskim, który no, miał bardzo brzydką kartę z przeszłości komunistycznej, a tu był przecież osoba, filar opozycji demokratycznej. No niestety troszkę w Warszawie tak to wygląda i takie okręgi, gdzie Platforma kogo by nie wstawiła wygra, ten pakt senacki kogo by nie wstawił wygra, są, ale w wielu możemy powalczyć i szansa na 50 plus 1 w Senacie jest. To, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, bo do wyborów pozostało 59 dni. Panie dyrektorze, niewiele. Pierwsze trzeba listy wyborcze ogłosić. My to zrobimy we właściwym momencie i będą to... Koniec sierpnia. Do 6 września mamy czas. Oczywiście prace nad tymi listami już trwają. To nie jest tak, że my nie ma. Można powiedzieć, że pewien zrąb tych list już jest. Sam w tym uczestniczyłem, bo jestem pełnomocnikiem jednego z okręgów. Przedstawiałem kandydatury. Będą one jeszcze analizowane, bo chodzi o to, żeby ułożyć te listy tak, żeby te listy były możliwie mocne, możliwie silne, żeby ci, którzy nie zostaną posłami, zapracowali na listę. Jeżeli chodzi o to pozyskiwanie elektoratu, przede wszystkim tego niezdecydowanego, może będzie debata prezes PiS i lider PO. Panie redaktorze, Donald Tusk chciałby takiej debaty. A ja bym chciał debaty w pierwszej kolejności o tym, co mówił pan premier Morawiecki z panem Weberem, bo dzisiaj można powiedzieć, że Donald Tusk reprezentuje interesy Europejskiej Partii Ludowej w Polsce. Skoro pan Weber mówi o tym, że musi zrobić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość przegrało, chce stawiać tutaj kordon sanitarny, to jak ta debata odbędzie się, będzie można rozmawiać o następnych debatach. Dlaczego nie ma odpowiedzi na to? Więc my nie uważa pan poseł, że taka debata prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego z liderem PO Donaldem Tuskiem byłaby niezwykle interesująca? Nie widzę powodu, że ta debata de facto toczy się w Polsce od 2005 roku. To jest
ciągła debata i nie widzę tutaj powodu, żeby robić tego rodzaju spektakl. Do tego są jeszcze, pamiętajmy, mniejsze ugrupowania, które chcą startować do Sejmu. Ja rozumiem, znaczy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości może to nie jest tak istotne, ale z punktu widzenia Donalda Tuska, który chciałby spolaryzować, bo to przecież będzie robił marsz 1 października, chciałby zmarginalizować te ugrupowania. My nie będziemy podawali Donaldowi Tuskowi w tym zakresie ręki, żeby SLD czy PSL nie weszło do parlamentu, niech używa innych metod. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.